Cześć moi kochani, dzisiaj zapraszam Was na test. Tak jak już pewnie się kapnęliście, będzie to test korektora. To jest chyba nowy korektor, albo i nawet najnowszy z Catrice. To jest One Drop Coverage Weightless Concealer. Ja tu gdzieś miałam odpalone w ogóle opis tego korektora na wizażu. Ma w ogóle 4,6 gwiazdki na 5. I to jest tak trwały, kryjący korektor o lekkiej konsystencji. Jedna kropla pozwala osiągnąć efekt pełnego krycia. Jego formuła została wzbogacona o kwas hialuronowy, dzięki czemu nawilża skórę. Produkt wegański, dostępny jest w 4 odcieniach, pewnie 4 w Polsce. I to 0,3 Porcelain, 0,5 Light Natural, 0,10 taki co ja mam, czyli Light Beige, 0,20 Nude Beige. I ja mam też ten 0,10 Light Beige, ten podkład z pipetką. I ten kolor jest ok, nie wiem jak tutaj tego korektora. I ma 7 ml. Ma to właśnie pipetkę, trzeba shake before use zrobić. Ja tu w ogóle gdzieś miałam takie fajne zdjęcie, ale już mi się... Nie wiem gdzie się schowało. I no niestety już pewnie znajdę. A właśnie wszystkich kolorów porównane, ale... Nie wiem. Dobra, mniejsze, nie będę tego szukała. Tak wygląda opakowanie, bardzo ładne, takie coś innego. Ja Was zbliżę, przy okazji też siebie zbliżę. Nie była właśnie ta jedna kropla wystarczyć. Wiecie co, ja chyba to sobie nałożę na pewno na dłoń. Bardzo lejący. O, coś... Kolor chyba powinien być ok. Teraz sobie go będę po prostu z ręki przenosić pod oko i nakładać właśnie palcem. Zdecydowanie powinno przynajmniej starczyć. Takie uczucie jest. Ja mam na twarzy tylko podkład BB krem tak naprawdę z Miszy, ponieważ dzisiaj spodziewam się upałów. Mamy 8 rano, nawet nie jeszcze. No a na dworzu już jest mega gorąco. Ma być dzisiaj prawie 30 stopni, że nie będę się tapetowała. Nie wiem też ile czasu wytrzymam z korektorem. No jak na razie. Świetne krycie. Bardzo lekkie w konsystencji właśnie. I ja dałam jedną pipetę na rękę. A wrażenie jest takie, że i tak mniej mi potrzeba, więc powinien być bardzo, bardzo wydajny. Też nie mam jakichś super sinieńców pod oczami, ale mam, jak widzieliście, jak mi oglądacie, tak naprawdę to wiecie, że ja mam po prostu ciemną taką oprawę jakby oczu. W sensie nie rzęs i brwi, tylko jakby skóra wokół oczu jest ciemniejsza, więc potrzebuję zawsze rozjaśnienia, bo inaczej wyglądam jak dziwoląg. Bardzo ładny kolor, nie jest dla mnie za żółty. I tak właśnie wygląda, nie wiem czy widać. Sobie nałożę jeszcze na nos trochę. Gdzieś tutaj, gdzie mam jakieś zmiany, chociaż moja cera ostatnio bardzo dobrze wygląda, o dziwo. No w porównaniu do tego kremu z Miszy, no jest troszkę żółciej, bo tu jak sobie nałożyłam, to fakt, ten korektor jest bardziej żółty. No ale... No i naprawdę jeszcze mi w ogóle zostało na ręku, zobaczcie. Także, no, muszę sobie papier, żeby się nie uciapać cała od razu. Bardzo kryjący, zgadzam się z tym. Zobaczcie. Ja na co dzień nie potrzebuję jakiegoś większego krycia. Mega wydajny, tak według mnie na razie. Kolor 0,10 mi pasuje, teraz jestem totalnie blada. Także jeżeli ktoś by
pytał. Chociaż no jak. No dobra, no totalnie blada, bo ja nie jestem też bladziochem, ale bardzo ładny. Ja przypudruję go. Tutaj mam puder z Wet n Wild i to jest Coverall Placid Powder. Po prostu puder prasowany. Bardzo fajny, bo on daje taki efekt takiego blura na twarzy. Także ja przypudruję sobie właśnie ten korektor tym pudrem. No i na razie on wygląda po aplikacji tak. Ja sobie lecę skończyć makijaż, pewnie wtedy do Was wrócę, a jak nie, chociaż zawsze wracam, ale jak nie, to postaram się wrócić właśnie po paru godzinach, ale dzisiaj no, nie obiecuję, że będzie to bardzo dużo, bo będzie bardzo ciepło na dworze i ja nie mam zamiaru go oszczędzać też i się z nim bawić, także wrócę do Was po jakimś czasie. Skończyłam właśnie makijaż i żeby nie być gołosłownym, jest 8:09, już Wam pokazuję godzinę. Chyba się wyostrzy. Jest 8:10 o teraz. Także to był mój szybki make-up. Jak widzicie, w ogóle nie mam ani rzęs wymalowanych, ani brwi. Brwi robiłam wczoraj henną, także ja je takie zostawiam. A rzęs nie maluję, bo i tak nie jest mi to potrzebne. Mam jeden cień na powiekach, jakiś błyszczący. Zrobiłam sobie usta, ale to pewnie też tylko na chwilę matowe. I to tyle, Aga. Pomadka na ustach. Jeszcze nie wyjechałam. To jest w ogóle Color Pop. Dlatego ona jest taka mega sucha i mega skwarkowata, bo Colourpop właśnie tak robią z ustami. Coś jeszcze? Na razie korektor wygląda dobrze. Nie zrolował mi się nic nigdzie, także no póki co jest ok, ale ja podejrzewam, że przy takiej temperaturze, jaka ma być dzisiaj na dworze, to on nie wytrzyma jakoś długo. Ale sam w sobie mi się podoba. W ogóle nie powiedziałam wam ceny, ale on kosztuje, przynajmniej na wizerzu, bo on napisane, że 18,99 kosztuje, a tu kosztował jakieś 4,50 albo 5 euro. Coś takiego. No także made in Italy. No, jak to tam was interesuje. Także tak wygląda właśnie ten korektor. Ja postaram się przyjść za parę godzin. No, jak najdłużej wytrzymać z tym korektorem, ale no, tak jak wam mówiłam, nie obiecuję, bo po prostu będzie. Przynajmniej ma być bardzo gorąco, zresztą widać już po promieniach słonecznych na dworze. A ja się z wami żegnam i widzimy się po południu pewnie. Cześć kochani, zapraszam Was na podsumowanie właśnie testu tego korektora. Mamy godzinę 15 i w ogóle 30 stopni na dworze. Jestem po prostu. Jest mi tak gorąco. No, sami zobaczcie, bo może nie uwierzycie, ale naprawdę mam tylko shorty, krótkie spodenki na sobie, naprawdę jest tak gorąco u nas w Holandii. Ja jestem niesamowicie zadowolona, bo naprawdę pierwszy raz mogę wyjść i się opalić i zjeść grilla, bo właśnie wróciłam z grilla. Świetny, znakomity obiad, ale koniec tego off-topu. I wracając właśnie do tematu, czyli do tematu tego, że testujemy dzisiaj ten korektor, czyli Catrice One Drop Coverage Weightless Concealer for Coverage. I w ogóle cała nazwa, nie wiadomo skąd. Tak wam powiem, naprawdę jest totalnie gorąco. Temperatura jest duża, także korektor no ma zadanie niesamowite, żeby w ogóle wytrzymać na mojej twarzy. Ja mam cerę też tłustą, przetłuszczają mi się powieki, przetłuszczają mi się nos, czoło. I raz się poprawiałam, czyli raz przypudrowywałam twarz. Trochę mi się tu zrolował ten cień błyszczący, ale to dlatego, że też jest naprawdę bardzo gorąco. Ja się pocę, dotykam też twarzy, dotykam oczu, bo czasami coś mi tu, wiecie, zaswędzi.
No, wpadnie jakiś, wiecie, paproch z drzewa. No i dlatego tak wyglądają te cienie, ten cień jeden, a nie inaczej. Pod oczami, o dziwo, bo powiem wam, że zaraz po aplikacji nie byłam zadowolona. Ale o dziwo wygląda ok, zaraz wam pokażę. Tak to wygląda właśnie. Nie wiem, czy to widać, ale on troszkę się tu zrolował. Ale ja mam też, jak widzicie, zmarszczki na powiece. W tej głównej tej zmarszczce się zrolował. Tak jak mówiłam, już przetłuszczającą się powiekę, a tutaj właśnie w sumie nic się nie zebrał. Ja jestem mega, mega w szoku, bo jak na taki kolektor za grosze, to bardzo dobrze sobie poradził. W sumie to nie wiem, czy jest coś, co jeszcze mogłabym wam o nim powiedzieć. Ewentualnie mogę wam zrobić takiego swatcha jeszcze szybkiego na ręce. No i to, że on jest naprawdę leciutki i mega taki płynny. Tak właśnie wygląda ten kolor 010. Zobaczcie, to jest takie tylko przeciągnięcie. Bardzo ładnie kryje. Naprawdę zastyga też troszkę. Może mniej niż ten kamuflaż z Catrice. Ale widzicie, wtopił mi się idealnie w dłoń. Ja polecam ten korektor, naprawdę nie żałuję, że go mam. Będę go używała teraz właśnie, podejrzewam, że namiętnie. Aktualnie, bo właśnie znudził mi się obecny mój korektor, który używam. Także właśnie fajnie, że tego sobie kupiłam i że on mi się sprawdza. Także tak, to tyle chyba, bo to, że on jest full coverage, to sami widzieliście, że jest sweat proof, czyli potoodporny, to ja uważam, że jest, aczkolwiek nie w 100%. Ja naprawdę mega mocno się pocę na twarzy, mam naprawdę takie, wiecie, problematyczną cerę w ogóle latem. Także no, ja jestem mega zadowolona i no i nie czuję uczulionego ściągnięcia pod oczami, bo tu właśnie czytam, że on jest, wiecie, że ma być nawilżający. Także no, uczucia ściągnięcia nie czuję, także prawdopodobnie nie będzie wam ściągał okolic pod oczami. No i 7 ml to jest bardzo dużo jak na korektor, który kosztuje tam w granicach 20 zł. Także no, ja polecam. A teraz się z wami żegnam. Oczywiście zapraszam was do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli chcecie być ze mną na bieżąco, oczywiście możecie klikać w ten dzwoneczek, żeby przychodziły wam powiadomienia. Dawać kciuki do góry, jeżeli podobały się wam moje testy, inne filmiki hole. Czego chcecie więcej, możecie mi pisać. Ja będę na pewno wtedy więcej tego robić. Także dziękuję oczywiście za oglądanie. Życzę wam miłego dnia. Mam nadzieję, że u was też taka piękna pogoda. No i do zobaczenia. Pa!